Siema, dzisiaj taki szybki filmik dotyczący lampki za złotówkę z Shopee. Dam wam linka w opisie. Podłączyłem sobie ją pod stacyjkę, że jak przekręcam stacyjkę, to się zapala. Chciałem zrobić, żeby paliła się tylko na trzeciej pozycji, ale nie wiem jak to zrobić. Tak jak teraz mam, to mam podłączony plusa do żółtego kabelka, a minusa tutaj pod śrubkę. Od tego, no jak za złotówkę, to bardzo fajnie działa. Tam wam zaraz wrzucę zdjęcie, jak to wygląda w nocy i w porównaniu do lampy w mojej 50 na długich światłach. No mi się wydaje, że świeci lepiej jak te długie światła. No. Tutaj będę musiał sobie silikonem obkleić tutaj, o, wokół i tu, o, bo są, jest przerwa i ta pleca się tak wygina, to myślę, że przy pierwszym deszczu się zaleje ta lampa. No ale spróbuję zrobić właśnie tak silikonem, żeby się nie zalała. Jak widać, zima nas została. Kurde, przejechałem 2 km, już rąk nie czuję, zaraz będę musiał zwijać do domu. Dobra, na razie cho. Jeszcze taka informacja na szybko, w kole od CRF-ki wysypały mi się oba łożyska naraz. Takie pytanie do was, czy powinny być dwa z każdej strony, czy dwa od strony sębatki i jedna od strony tarczy, bo mi się wydaje właśnie, że powinny być dwie od strony sębatki i jedna od strony tarczy, a w tamtym, co mi się wysypały, to są dwie bieżnie po stronie tarczy i dwie bieżnie po stronie tego zębatki. No i nie wiem jak to kupić, na Allegro patrzałem, to te zestawy są same po podszyte łożyska.